żeby wszystkie czynniki ryzyka z wyprzedzeniem realizować. Mówimy, co pijemy, na przykład, nie wiem, taki czy inny papier obecnostowy, tak? Na przykład Hibernet, człowiek innego. No to jesteśmy w warunkach polskich, tak? Natychmiast to pytanie powinno być. Dobrze, ale co na przykład z tymi tak przysłowiowymi ogonami, tak? Jak to będzie realizowane? Będą problemy z tym, tak? I to jest zadanie architekta. Czyli programiści, jak już dochodzi do tych ogonków, prawda? No to już mają kogoś, kto im powie, nie, nie, to tak trzeba zrobić, to tego mi to mieć i tak dalej, prawda? Czyli to jest rola tego architekta. I w takim klimacie, jak mamy, praca naprawdę idzie dużo lepiej, tak? Czyli współpracujący klient, ciągły dostęp do wiedzy, prawda? I jeszcze osoba, która takie typowe bariery techniczne rozwiąże, prawda? No to jest super. No właśnie to jest pokazanie, nawiązanie do tych ról, które są w tym programie. Proszę Państwa, kolejna sprawa to jest, to są te wydania i podział ich na przyrosty. I w tym programie ma szalenie prosty cykl życia oprogramowania. To jest cały cykl życia oprogramowania, prawda? Czyli cykl wydań, a każde wydanie podzielone na cykl czy na frekwencję przyrostu. Ale miałby się z tym pewien problem. To, o czym mówiłem, prawda? Że i w tym programie niestety jest to ryzyko, że będziemy mieli niewłaściwą architekturę. A niewłaściwa architektura oznacza, że będziemy mieli dużo dodatkowej pracy, kiedy przyjdą kolejne zmiany. Że się okaże, że tego niestety nie da się zrobić, nawet w tej technologii, tak? Być może ktoś założy na początku PHP, wszystko idzie bardzo szybciutko, prawda? A potem będą problemy związane, nie wiem, z bezpieczeństwem, prawda, funkcjonalności i tak dalej. I wtedy się do tego nie da utrzymać na barierze PHP. Trzeba przejść na Java i wtedy zaczynamy ją wszystko od początku, tak? A może nie musimy. I znowu się tam jeszcze coś tam dorabia, prawda? Żeby na siłę to jednak tego PHP się trzymać, prawda? Im dłużej dorabiamy, tym bardziej stajemy się niewolnikami tego, gdzie tej pierwszej decyzji, prawda? I tym większe ryzyko, że niestety to się gdzieś tam rozkraczy, tak? W związku z tym trzeba byłoby właściwie poszukać innego cyklu. Może to jest zbyt proste, tak? Einstein mówił, żebyśmy robili wszystko tak proste, jak możliwe, ale nie za proste, prawda? Ale nie za proste, tak? No to popatrzmy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby Prince, tak? Tam też jest podejście etapowe. Ale na początku jest ustalenie właśnie, dobrze, co to ma być, prawda? O co chodzi w tym projekcie, to jest etap właśnie przygotowania założonego projektu, potem planowanie całego projektu i tam powiedzmy dodatkowe czynności administracyjne, tak? No to jest to, co się nazywa inicjowanie projektu, a potem mamy etap za etapem i na końcu zamknięcie, tak? Proszę Państwa, w naszym UI proces mamy cztery fazy. Pierwsza, rozpoczęcie jest podobne do tej, o której mówiłem wcześniej, prawda? Czyli tak naprawdę to powiedzenie sobie, o co chodzi w tym projekcie, co mamy zrobić, jaka jest jego misja. Tak? Druga, to jest właśnie faza rozpracowania, w sensie rozpracowania architektury i laboratorium. Tak? Tutaj właśnie to jest ten element badawczy, że robimy różne rzeczy, by sprawdzić i potem, żeby wyszło z góry. No i właśnie mamy trzeci etap, to jest konstrukcja i czwarty etap, to jest wdrożenie u klienta tego naszego oprogramowania. Być może, że jak tak Państwu prezentuję, wydaje się, że są trzy różne cykle, prawda, tam w tym programie, tu Prince 2, tutaj Rushmy by Process, prawda, jak to się ma do siebie, tak? Okazuje się, że ma się, to całkiem nie jest, prawda? Jeżeli chcemy być efektywni, jeżeli chcemy ułatwić sobie życie na etapie wprowadzania kolejnych zmian, prawda, i zrobić, żeby to utrzymanie było możliwie proste, to dobrze jest prowadzić etap architektury. Czyli mamy ten cykl życia tak jak w Prince 2, prawda? Zaczynamy od przygotowania założeń, mamy inicjowanie projektu, ale potem ten pierwszy etap to jest właśnie etap taki badawczy, prawda? Czyli architektura. I tak starają się działać nasi studenci. Jak nie robią tego, to potem oczywiście słyszymy, prawda, że na przykład po tam 6 tygodniach, prawda, prace stanęły, bo się pojawił jakiś problem, tak naprawdę tę architekturę trzeba było odpracować tak czy siak. Nie ma nic na skutku. Co się dzieje w tej architekturze? No właśnie rozważamy najtrudniejsze z punktu widzenia technicznego i najważniejsze z punktu widzenia biznesowego w przypadku użycia, prawda? Czyli takie jądro, to jest misją tego naszego systemu. Różne decyzje architektoniczne zwane tutaj podejściami, czyli takie mechanizmy, opis ważniejszych elementów i fragmenty kodu. Najważniejsze to jest właśnie sprawdzenie tych naszych decyzji architektonicznych z punktu widzenia najtrudniejszych pod względem technicznym w przypadku użycia. Czy to ma szansę przeżyć, tak? Ta architektura. Architektura jest jak strategia jakiejś firmy, prawda? Wtedy my ją mamy, kiedy jest trwała, a nie, że ją zmieniamy, prawda, co dwa tygodnie, tak? To znaczy, że nie mamy żadnej architektury. Architektura to nie są diagramy Jordana, które jest firmy, tak? Często tak się tak prezentuje. O, tu mamy narysowaną architekturę. To są decyzje przede wszystkim architektoniczne,
a potem będzie ten panie pododawca konjaka. No dobrze, ale gdzie to się podziało z tym programem, prawda? Mamy przygotowanie założeń, inicjowanie, architektura, gdzie jest w tym programie? I w tym programie właśnie jest tutaj, prawda? Tak? Czyli ten obszar, proszę Państwa, to jest już w tym programie. Czyli mamy te sekwencje wydań. Każde wydanie dzielimy na sekwencję wzrostu, przy czym podobnie jak w Russian Five Process, wyodrębniamy wyraźnie fazę wdrożenia. Żeby o tym nie zapomnieć, żeby mieć na to zasoby i czas, prawda? Wdrożenie. I tych wdrożeń jest wiele, prawda? Czyli co można powiedzieć, reasumując, że ich z tym programem tak, ale nie na czczo i nie przed spaniem, prawda? Musi być po prostu coś przed i coś po. Wtedy dopiero może dodać do dyskusji. No to macie Państwo przykładowy harmonogram, jak to jest implementowane na przykład u nas, prawda, na wydziale, tak? Czyli widać, że to zaczyna się w semestrze poprzednim. Zanim zacznie się w ogóle ta implementacja, która jest w semestrze zimowym, od 1 października, prawda, to semestr jest, kiedy przygotowujemy różne rzeczy. Właśnie jesteśmy teraz na etapie zbierania tych propozycji projektów, prawda? Mamy ograniczoną liczbę projektów. W tym roku, jeśli dobrze pamiętam, to są 32 projekty, bo tylu mamy studentów, prawda? To będzie zespołów na obecnym trzecim roku, a od października na czwartym roku, tak? I do tego właśnie oni się dobierają. Mamy też zespoły zarządzające, muszą się spiknąć z tymi wykonawcami, prawda? I jeszcze z tymi ofertami, tak? Tak. Dużo jest dyskusji, podniecenia, prawda? Bo wiadomo, tych decyzji, które są podejmowane teraz, dużo zależy, jeżeli chodzi o przygotowanie. Proszę Państwa, no to tak podsumowując, prawda, to moje wystąpienie. Powiedzieliśmy sobie o tym formalizmie organizacyjnym. To są takie podstawowe elementy, o których mówiłem. I to niestety nie jest ideał, prawda? Musimy coś z tym zrobić, bo to ma swoje różne wady. Mówiliśmy o tym programie, prawda? To też nie jest ideał. To też ma swoje wady. I teraz to, co chciałem Państwu zaprezentować, to nie nawet metodyka Experience, którą rozwijamy i propagujemy, razem z firmami w Poznaniu, tak? To jest raczej podejście do Waszej metodyki. Musimy czuć kontekst, prawda? Te zagrożenia, o których mówiłem, że nie ma klienta na miejscu, prawda? Że cykl jest nieodpowiedni, one nie są uniwersalne. To nie jest tak, że każdy z Państwa będzie miał te problemy, prawda? To jest właśnie jakby mądrość zarządzania projektem, żeby ktoś powiedzieć, ja mam takiego świetnego klienta, tak go oczaruję, prawda, że będzie z nami, tak? Ma kiepskie biurko, ma ciemny pokój, prawda, a u nas, na naszej uczelni na przykład, prawda, mamy piękne widoki na Wisłę i tak dalej, tak? Będzie u nas siedział, tak? Nie ma problemu, może tak będzie, okej. Ale zastanówmy się, czy tak? Żeby budować na faktach, a nie na fikcji, żeby nie było tego wyszło pęknie, prawda? No więc właśnie, jak sobie radzić, to jest to główne pytanie, czyli zarządzanie projektami. To jest przykład, jak powiedziałem, który stosujemy w Poznaniu, ale okej, być może w Krakowie, prawda, w jakimś innym konkretnym projekcie nawet, to może być zupełnie inna metodyka. Natomiast warto jest jako studenci, żebyście zwracali uwagę na te praktyki, prawda? Bo to jest jak sól, pieprz i co innego, to są te elementy, które będziecie komponowali w swoją metodykę, tak? One muszą być jeszcze oczywiście zweryfikowane, tutaj nie miałem czasu, żeby powiedzieć o różnych eksperymentach, jakie robiliśmy, prawda, na Politechnice Poznańskiej, ale między innymi jak mówiliśmy chociażby o kompozycji zespołu, prawda? Trzeba sobie zdawać sprawę. W firmach amerykańskich, jak robiono badania, się okazało, że różnice prędkości między ludźmi, którzy byli zatrudnieni na stanowiskach programistycznych, to różnice prędkości były jak 1 do 10, nawet jak 1 do 20, prawda? Spierają się badacze, jak interpretować te wyniki. Robiliśmy podobne eksperymenty u nas na Politechnice Poznańskiej, mówię na Wydziale Informatyki i Zarządzania i to się okazało, że różnice są jak 1 do 6. Tak? No to jest zrozumiałe dlatego, że jak powiedzmy się ma taką podaż, prawda, tam jest 5 kandydatów na jedno miejsce, no to jednak ci, którzy są dostają mniej więcej, to jest bardziej już homogeniczna grupa, prawda, niż na przykład w tych firmach amerykańskich. Proszę Państwa, zatem no czegoż Państwu życzyć, prawda? W sukcesach Waszych wszystkich projektów. Żebyście byli zwinni, ale nie tylko, żebyście również byli mądrzy, tak? Bo tego też bardzo potrzeba. To jest tygrys, przykład zwinności. Ale powiedzmy sobie szczerze, prawda? Widział ktoś tygrysa na biegunie? Tak? A ludzi widzimy, tak? Dzięki czemu? Dzięki naszej inteligencji, prawda? Więc jeszcze jest ten jeden element, którym nie wolno zapominać. Zwinność to nie wszystko. Jeszcze racjonalizm, jeszcze inteligencja, żeby przerwać, prawda? No i jeszcze jeden element. Wiadomo, macie teraz masę okazji. Są takie konkursy jak Imagine Camp, prawda? Jesteśmy w trakcie tego konkursu. Jest SCORE związany z Międzynarodową Konferencją Inżynierii Oprogramowania.
że no, jak tutaj mówił jeden z poetów krakowskich, prawda? Praszka nie cuda, nie każda się uda. Tak można powiedzieć samo o projektach informatycznych. Projekty nie cuda, nie każdy się uda, prawda? Ale miejcie tę odwagę, żeby te projekty podejmować, tak? Bo to jest źródło waszych przyszłych sukcesów. Jest takie powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni, prawda? W związku z tym, nawet jak wasze projekty, łącznie z inżynierskimi, nie spełnią waszych oczekiwań, nie martwcie się, jakie doświadczenia zdobyliście, prawda? Idźcie dalej i coraz bardziej rozwijajcie te swoje umiejętności, czego wam szczerze życzę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie panu profesorowi. Myślę, że już tradycją festiwalu stały się nagrody i mam nadzieję, że pan profesor pomoże nam w losowaniu. Jedną z nowości w tej edycji festiwalu jest losowanie nagród wśród osób zarejestrowanych na wykład, zarejestrowanych na stronie internetowej festiwalu. Teraz losujemy właśnie taką nagrodę o panu Wiesławie. Pan Kamil Kupiec, czy jest obecny na sali? Jest. Nagrodą jest system operacyjny Vista Ultimate zbudowany przez Microsoft. Drugą nagrodę losujemy wśród pośród osób na pewno obecnych na wykładzie. Pan Andrzej Kuleja. Nagrodą jest Microsoft Office 2007. Na przykład mam wybudowany już Microsoft. Kolejna tradycja festiwalu, czyli rzucanie na nich. Proszę Państwa, bardzo przepraszam, nie wiedziałem, że będę rozrzucał, więc nie trenowałem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem zaskoczony. To jest taka sala sportowa. Trzymajcie wciśnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za zabawę. Szanowni Państwo, teraz zaprosimy na króciutką przerwę. Natomiast ja mam kilka takich mikro ogłoszeń parafialnych. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że zaczął się pierwszy warsztat. Warsztat prowadzony przez pana Konrada Kowackiego, technologie webowe Google w praktyce. Otrzymałam informację, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Jeżeli ktoś ma ochotę, sala 513, zapraszam. Niestety liczy się kolejność zgłoszeń, więc jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam. Zapraszamy Państwa na hol.